Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4, oczywiście Puchar Świata. No i moi drodzy, czas na zakończenie tego weekendu z przytupem, czyli drugimi zawodami w Klingenthal. Zobaczymy, jak dzisiaj właśnie skoczkowie będą się spisywać na tej skoczni. Przypomnienie, Remo Imhoff nadal jest liderem o 7 punktów przed Danielem Adretande, a trzecie miejsce w tym momencie ma Manuel Fettner. No więc ruszamy do kolejnych zawodów. Tak jak mówiłem, Klingenthal po raz drugi dzisiaj. No i Žiga Jelar rozpocznie. Warunki ponownie niezbyt sprzyjające będą. Więc na pewno skoczkowie muszą mieć to na uwadze. Zobaczymy, czy Žiga Jelar dzisiaj będzie w stanie zapunktować. Na razie zaczyna dobrze, bardzo dobrze, rzekłbym. 135 metrów. No i w tym momencie prowadzi Stefan Laje z numerem drugim oczywiście. Może i jemu się dzisiaj powiedzie, no w końcu u siebie skacze. No na razie chyba będzie za Žigą Jelarem. 134 metry, miejsce drugie. No i Junshiro Kobayashi to jest trzeci ze skoczków, których dzisiaj obejrzymy. Popatrzmy, jak sobie Japończyk będzie radził w powietrzu. Na razie wyjście z progu na pół gwizdka. No i skok również 131,5 metra. Bardzo wysokie oceny za styl, no ale trzecie miejsce w tym momencie ostatnie. No to teraz będziemy mieć dwóch Włochów. Pierwszy z nich to Francesco Cecon. No i Francesco Cecon. Krzywe wyjście z progu to na pewno. No i skok jak na niego niezły. 128,5, ale to niewiele, jeżeli patrzeć na to, co na razie skoczkowie osiągali. Andrea Cambreher. Na pewno stać go na dalekie skoki, udowadniał to już nieraz. No i dzisiaj dobry ten skok Andrei. No i proszę, 137 metrów, daje w tym momencie prowadzenie o 3,1 przed Žigą Jelarem. Zobaczymy, jak zareaguje Angela Niszek. O, na razie wyjście z progu wydaje się, że delikatnie spóźnione. No, ale wyszedł z tego ogromną ręką i 136 metrów daje drugie miejsce w tym momencie tylko za Andreą Cabreherem i to tylko 30 punktu. Giovanni Bresadola. Chcemy oglądać bardzo dalekie skoki. Zobaczymy, jak Giovanni się usadowi do moich słów. No, Giovanni skacze na szóste miejsce, więc przedostatnie dwóch Włochów zamyka właśnie w tym momencie stawkę. No i Mariusz Lindwik, moi drodzy, wyjście z progu dobre, wydawało się, no ale w ostateczności skok nie był taki odległy. Piąte miejsce w tym momencie Mariusz Lindwik. No i ostatni z Włochów, jaki pozostał, czyli Alex Insam. No i Alex Insam, dobre wyjście z progu Alexa Insama i to też będzie dobry skok, więc koło kolegi gdzieś tam powinien się usadowić tego wyżej. No na trzecim miejscu Alex Insam, więc mamy Włocha, Słoweńca, Włocha i znowu Słoweńca. No a my spójrzmy, to Halvor Egner Granerud. No nie może się na razie Granerud odnaleźć w tym sezonie, ale wiemy, że tu niewiele trzeba, żeby on zaczął znowu skakać dobrze. No brakuje tego błysku na progu i w tym momencie nad tym musi popracować. Dziewiąte przedostatnie miejsce Graneruda na razie. Kiepsko. Piotr Żyła. To samo o Piotrku możemy powiedzieć. Brakuje tego błysku na progu jeszcze. No, ale jakby nas usłyszał, bo to jest bardzo dobry skok. 2,20, 3,19,5, 136,5. No i notą 139,7 obejmuje prowadzenie Piotrek Żyła. To był świetny skok. Nie ma się tu do czego przyczepić tak naprawdę. Ryoyu Kobayashi. Popatrzmy, jak Ryoyu też stara się jak najdalej skoczyć. I ten skok wydawał się na początku stracony. No ale czwarte miejsce udało się osiągnąć. Andreas Wellinger. Też na pewno chciałby więcej. Pytanie, ile jest w stanie Wellinger tutaj wyciukać z tego skoku. No to jest skok na miejsce w tym momencie szóste, 135 metrów, więc no nie był to jakiś super daleki skok. Arti Aigro. Oj, Aigro, delikatnie go tutaj zwiesiło w powietrzu. No, ale uratował jeszcze skok, no ale dziesiąte dopiero miejsce, więc będzie ciężko dzisiaj z awansem do tej drugiej serii. Eric Belshaw.
Amerykanin, popatrzmy, czy będzie to dobry skok. Starał się ostatecznie na miejscu 10, więc tuż przed Igro Aza Lindvikiem. Simon Amman. No, częściej musi mieć takie zawody jak te z, można powiedzieć, soboty. No i Simon Amman, drugie miejsce teraz, 136,5. No i pół punkta tylko za Piotkiem Żyłą, więc brawo dla Ammana również. Niko Kytosaho. Oj, według mnie przejechał próg. I chyba tak było w rzeczywistości, no bo skok 129,5 daje 16 w tym momencie miejsce. Andrew Urlaub. O wiele się od niego zawsze wymaga. No i teraz skok na miejsce 13. Więc bez szału 133 metry. Niestety noty nie były za wysokie, więc też ta pozycja z tego. Antti Aalto. Antti Aalto szarpnął na progu. Ale to mu dało. To mu dało zdecydowanie w drugiej fazie tą wysokość. No i przejście było idealne. 138 metrów i prowadzi w tym momencie przed Piotkiem Żyłą o 0,7 punktu. Świetny ten skok. No i Aleksander zniszczył. Oby Olek za chwilę skoczył bardzo podobnie jak Aalto. Choć no nie zanosi się na to, bo wyjście z progu nie było dobre. No i Olek zniszczył 12 miejsce, 132,5 metra tylko. Więc będzie musiał czekać, jak się sytuacja rozwinie. Clemens Aigner też spóźnione wyjście z progu. No Aigner ogólnie się tu za dobrze nie czuje, jak widać od samego początku. No i skok na 11 miejsce Austriaka. To też jest słabo. O, musiałem kichnąć. No i następny to już Timi Zajc, numerem 22. No Timi na razie przejeżdża progi na każdych skoczniach, więc nie wiem, Timi 20 miejsce w tym momencie, więc szary koniec. No najlepiej na razie Laniszek, no a Zigailar 9, więc też nie najgorzej. Tomofumi Naito. Fajnie się Japończyk prezentuje na razie w tym sezonie. I znowu będzie dobry skok. Siódme miejsce, tuż za swoim starszym rodakiem Ryoyu Kobayashim. Więc naprawdę dobrze. Stefan Kraft. No na pewno Klingenthal nie zaliczy do swoich ulubionych skoczni. Zresztą widać to po tym wyjściu z progu, które nie da mu dzisiaj awansu do drugiej serii. 128. No i w tym momencie ostatnie miejsce Stefana Krafta. No to pokazuje niestety, że ta skocznia no nie leży mu. Kasperi Valto. Oj, 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 oj. Czy Kasperi Valto będzie dobry skok? Nie. Spóźnione wyjście z progu. 22 miejsce. Bardzo odległa pozycja. No i Karl Geiger numerem 26. Oj, Karl. Uwaga, ile Karl skoczy. Będzie to dobry skok i będzie tutaj nadzieja na dobry wynik, bo 3,20 to rzadko się zdarza. Szóste miejsce reprezentanta Niemiec w tym momencie. No i Tate Franz. Oj, 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 Tate Franz tutaj delikatnie nim tutaj zachwiało. No i też od razu widać to podległości. 23 miejsce w tym momencie dla Tate Franza ex aequo z Kasperi Valto. Kamil Stoch. O, Kamil niestety we wczorajszych zawodach no nie popisał się za bardzo, więc liczymy, że tutaj Kamil się odchami. No i proszę bardzo, troszkę gdyby nakrył ten skok w tej drugiej fazie, myślę, że mógłby jeszcze dalej skoczyć. 137 metrów, trzecie miejsce, oceny do zaakceptowania, bo są 19, 19,5 i nawet 20 od Włocha. No i niewielka strata do Piotki Żyła, tylko 0,1 punktu. Brawo, panie Kamilu. Paweł Wąsek. No liczymy, że Paweł Wąsek również nam tak odskoczy. No ale to się zaraz okaże. Paweł Wąsek. Nie. To będzie krótki skok. I miejsce 24. Aleksander zniszczył 16, więc jeszcze nadzieja dla niego jest. Michał Hajbek.
Też wydaje mi się, że spóźnił wyjście z progu Highback. No i się nie mylę. Skok na 22 miejsce i 132 metry, więc to też nie był dobry skok Highbacka. No i także jest daleko. Władimir Zograwski. Oj, 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 Władimir Zograwski, wyjście z progu. Ładne. Nakrył skok, no i miejsce drugie. 30 punktu za Alto tylko. Władimir, no i czas na Piusa Paszchę. To nam reprezentant Niemiec tutaj zafunduje. Popatrzmy, no wydaje się, że nie będzie to dobry skok. 25 dopiero miejsce Piusa Paszchę, bardzo daleko. No i reprezentant Turcji, Muhammed Ali Bedir, na razie świetnie sobie radzący. Puchary Świata, no to jest chyba na razie największa sensacja. No ale dzisiaj będzie musiał pogodzić się z goryczą porażki. 128, najniższe oceny, no i ostatnie w tym momencie miejsce. Johan André Forfang. No tak powoli, powoli do przodu mknie, no ale... W końcu trzeba będzie zacząć skakać na wyższym poziomie. No Forfang na razie miejsce 17. Więc tuż, tuż za swoim rodakiem Mariusem Lindwikiem. Renni Kaido. No niedługo będziemy zbliżać się już do dziesiątki najlepszej. To na to Renni Kaido. Czy dzisiaj będą lepsze zawody dla niego? No nie sądzę, bo skok krótki. 25 miejsce, 131,5. To nie jest dobra odległość. Martin Hamann. No też czekają na jego równą formę reprezentanci Niemiec, ale 18 miejsce w tym momencie dla Hamana, więc stąd nie wypadł tak najgorzej patrząc na te ostatnie skoki. Dawid Kubacki. A Piotrek Żyła i Kamil Stoch dali z siebie wszystko, nawet Oleg Zniszczą wydaje się w dobrej pozycji. Pytanie jak Dawid Kubacki. No podobnie koło Olka powinien być. 15 miejsce Dawida Kubackiego jest zekwo z Clemensem Eignerem. Oleg jest 20, no niestety, ale Paweł Wąsek 31 już poza udziałem. No a jeszcze przed nami troszkę zostało. Gregor de Schwanden między innymi. Oj, Gregor de Schwanden. Oj, 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 troszkę stracił tej wysokości, ale 15 miejsce udało się wyciukać. Naoki Nakamura. Oj, 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 to wyjście z progu na pewno będzie do poprawy na następne zawody, bo tych nie awansuje do drugiej serii. 35 dopiero miejsce Nakamury. To wiele właśnie w tym momencie wyjaśnia. Kilian Payer. Kolejny Szwajcar. O, Szwajcarzy to swoją kolonię tu normalnie zrobili w tym sezonie. Kilian Payer starał się, ostatecznie 20 miejsce. Więc tak wszystko na styk. Filip Raimund. No, czy to jest w tym momencie taki lider reprezentacji Niemiec? No na to się zanosi. To jest 10 miejsce w tym momencie. No najrówniej skacze z Niemców. No oczywiście Geiger na razie najwyżej 8 miejsce po pierwszej serii, ale no, Raimund skacze równo. Domen Preutz. No, za to Słowenii, bracia Prewcowie starają się. Domen teraz 15 miejsce, więc tuż, tuż za swoim rodakiem Żigą Jelarem. Na co na to Etu Noisjainen? Jak daleko Etu jest w stanie tutaj skoczyć? Na razie widać, że wyjście z progu było bardzo krzywe. No i to niestety będzie miało konsekwencje dzisiaj. 38 miejsce dopiero, więc bez awansu. Fatih Arda i Pcioglu. Ale Fatih chyba się nie będzie zatrzymywał. Nadal będzie punktował. I ten skok jest tego dowodem. 13 miejsce reprezentanta Turcji. Frederik Willumstad. No nie jest najlepszym Norwegu w klasyfikacji. Bo jeszcze ma dwóch. No trener norweski tutaj wyżej od niego. No, ale Frederik pokazuje, że warto na niego stawiać. Drugie miejsce w tym momencie, 137, ex aequo z Zograwskim. No i tylko 30 punktu za Alto są. Jan Herl.
No też nie polubią się na pewno w sobotę z tą skocznią, a jak dzisiaj będzie? No dzisiaj zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy nawet nie będzie liderem. Tak jest, 2:20, 3:19,5, 138. No i o 2 punkty przed Antti Aalto. Christopher Eriksen Sundal. Oj, Sundal nie. On już w poprzednich zawodach tutaj miał problem z tą skocznią. No i dzisiaj w niedzielę powtórka z rozrywki. 42. dopiero miejsce. Daniel Czofenik. No i Daniel Czofenik. Wyglądało to obiecująco. I tak też jest. Miejsce drugie, 137. Więc dwóch Austriaków na prowadzeniu. Harry Czofenik. No i zobaczymy, czy Peter Preuss będzie w stanie się tam dopchać do nich, bo zdecydowanie tutaj zaczęli przewodzić. Dwójka Austriaków, czy Słoweniec tam dobije do nich? No nie! Peter Preuss trochę dalej będzie. 17 miejsce na razie. No i został Manuel Fettner, Daniel Andertande i Remo Imhoff. Więc zobaczmy najpierw Manuela Fettnera. Problemy w pierwszej fazie lotu i to niestety brak awansu dzisiaj dla Manuela. 129,5, 47 miejsce. To oznacza, że go nie zobaczymy w finałowej serii. Daniel Andertande. No, wygrywał tu wczoraj, więc dzisiaj też chyba powinien być dobry skok, albo i nie. 32 miejsce Daniel Andertande. 133 oceny niskie, no i nie awansuje do drugiej serii. To jest sensacja. Dostaje Remo Imhoff, który jeżeli skoczy dobrze, będzie mógł uciekać w klasyfikacji generalnej przed najgroźniejszymi przeciwnikami, czyli przed Fettnerem i Tande. No i chyba awans do drugiej serii wywalczył. 25 miejsce Szwajcara. No ale po pierwszej serii mamy dwóch Austriaków na prowadzeniu. Jest to Jan Herl, na drugim miejscu Daniel Czofenik. Trójku zapełnia Antti Aalto. Na czwartym miejscu Exequo, Władimir Zografski, Frederik Willumstadt. Na szóstym miejscu Piotrek Żyła, siódmy Kamil Stoch, ósmy Simon Amman, dziewiąty Andrea Kambrecher, dziesiątkę zamyka Andrze Laniszek, moi drodzy. Szukając dalej Polaków, na 20, moi drodzy, na 23 miejscu Dawid Kubacki, no i ostatecznie na 30 miejscu Aleksander Zniszczą, awansował do drugiej serii, 29 Martin Hamann, 28 Kilian Pajer, więc tak to się przedstawia. Niestety Paweł Wąsek pożegnał się już na pierwszej serii, więc no, będzie musiał jakoś to przeboleć. No czekamy, moi drodzy, za drugą serią konkursową, no i która się właśnie rozpoczyna. Aleksander Zniszczą ją rozpoczyna. No, udało się jednak awansować i jest szansa na punkty. Trzeba tylko w drugiej serii jeszcze lepiej skoczyć, no ale nie ma tej odległości. 131 w tym momencie oczywiście prowadzi. Zobaczymy, jak będą następni skakać. Martin Hamann, 29 miejsce. No i Martin Hamann stara się tu jak najdalej i udało się. 135,5 metra oczywiście daje w tym momencie prowadzenie. No i z tego się chyba najbardziej cieszy Kilian Pajer. Dosyć daleka pozycja, 28, no ale wiadomo, wszystko powoli, małymi kroczkami trzeba robić, nie można nic na hura robić. No i na razie chyba będzie pierwszy Exequo z Martinem Hamannem. Pół metra bliżej skoczył, no i Martin Hamann, kolejna pozycja wyżej. Johan André Forfang. No na razie nie prezentuje się równo, ma przebłyski. No i dzisiaj 136 metrów drugiej serii pokazuje, że tam coś jest, tam coś się kreuje już. No i Marius Lindvik. Katastrofalny na razie ten sezon dla Norwega. No ale może takie właśnie konkursy pojedyncze zaczną mu pomagać, no niezbyt. Bo w tym momencie ostatnie miejsce nawet za Olkiem Zniszczołem jest. 25 miejsce to lider Pucharu Świata Remo Imhoff. No musi sporo w górę awansować. No a problemy widać w locie tutaj ma i to będzie ostatnie miejsce Remo Imhoffa, więc dzisiaj może stracić koszulkę lidera. Szóste miejsce, ostatni, no i Clemens Aigner, 23 po pierwszej serii Clemens. No i popatrzmy, jak tutaj w drugiej serii wystąpi. Dobry skok, czy na lidera?
Tak jest, 271,6 wyprzeda Johanna Andre Forfanga. Na ex-aequo z Clemensa Magnerem był Dawid Kubacki. No i Dawid, jest szansa na prowadzenie, ale nie. Nie nakrył drugiej fazy, no i piąte z tego miejsca. Tuż przed Olkiem zniszczyłem, no niestety, ale ten skok nie był idealny. Gregor de Schwanden, miejsce 22. Więc tylko jeszcze Amman zostanie, jakby nie patrzeć. A de Schwanden na prowadzenie skacze. Więc on swoją robotę wykonał, 136,5 metra. Czas na Stefana Laje. No, mogą być niezłe punkty, jak uda się wszystko. No, ale trzeba dobrze skoczyć. No, ale widać, że będzie to dobrze, bo jest dobrze nakryty skok. I miejsce drugie, 135,5 metra. Nota 273,1. 3 dwudziestki, 2 razy 19,5. No, notami na drugie miejsce skoczył zdecydowanie 0,7 tylko za de Schwandenem. Domen Preutz na miejscu 20. Oj, druga seria. Czyżby to był błąd? Nie! Ładnie wyskoczył z tego i będzie prowadzenie. 137,5. 3 dwudziestki. No i nota zdecydowanie wyższa od de Schwandena. No, Domen zrobił swoje. Czas na Ziga Jelara. Będą pierwsze punkty i to jest najważniejsze. W tym momencie zobaczymy, jak wiele tych punktów będzie miał. No, myślę, że na drugie miejsce powinien wskoczyć. I tak też się dzieje, więc za Domenem Preutzem dwóch Słoweńców na prowadzeniu. No i czy rozdzieli ich Andreas Wellinger? To się zaraz okaże. Na pewno będzie się starał, ale czy uda mu się? Ciężko powiedzieć. Jednak tak, 277,2. No i ex-aequo liderem z Domenem Preutzem. No ale tam 4 dwudziestki były. Zapomniałem wam powiedzieć od razu. No i Peter Preutz, kolejny Słoweniec. Oj, ale on raczej do tej pierwszej trójki tam chyba nie wskoczy. Czwarte, piąte miejsce. Piąte miejsce Słoweńca, więc jeszcze de Schwanden przed nim. 0,2 punktu. No i reprezentant Turcji Fatih Arda İpcioglu. Miejsce 16. Oj, zerwał to wyjście z progu zdecydowanie. To prawda, wyciągnął 133, no ale będzie spadek klasyfikacji. Na razie 11 miejsce dla niego. Alex Insam, miejsce 15. No też nieźle Włoch się zaprezentował w tej pierwszej serii. Zobaczymy, jak w drugiej, czy też będzie to obiecujący wynik. No jest dobry skok, będą dobre oceny i jest 11 miejsce. Więc parę punktów dzisiaj uciupię. Tomofumi Naito, miejsce 14. No i jak Tomofumi, druga faza bardzo ważna. No i ten skok też jest niezły, miejsce 6. Wysokie oceny oczywiście za styl, no i Japończyk wskakuje do tej 10. Filip Raimund. Oj, jak Filip Raimund sobie poradzi. No miał problemy, już widać było w locie. No i niestety, ale dopiero 14 miejsce Filipa Raimunda, więc dzisiaj troszkę spadnie. Ryoyu Kobayashi, 12 numer startowy, 12 po pierwszej serii. No a jak w drugiej serii będzie? No na razie dobrze. Na razie wygląda to obiecująco. Trzecie miejsce dla Ryoyu Kobayashiego, więc wyprzedził Ziga Jelara o 0,1 punktu. No ale nadal Andreas Wellinger i Domen Preutz przewodzą. Czas na Karla Geigera. 11. Oj, Karl, normalka, w drugiej serii zaczynają się problemy i schody, ale wyciągnął ten skok, 134 metry, no i miejsce 6 ex-aequo z Peterem Preutzem, reprezentant Niemiec. Angela Niszek. No, ostatni ze Słoweńców dzisiaj. No i nie wiem, czy nie najgorzej, który wystąpi. No, tak się zanosi niestety na to. Miejsce dopiero 17 Angela Niszka, więc szary koniec dzisiaj dla Laniszka. No i Andrea Kambrecher, miejsce 9, świetny występ pierwszej serii. No i pytanie, czy jest w stanie powtórzyć ten rezultat również w drugiej? No zanosi się, że tak, bo skok świetny i miejsce 3, więc skakuje na 3 stopień. Nadal Wellinger i Domen Preutz na prowadzeniu. Czas na Simona Ammana, 8.
No i Zimi też. Zobaczmy jak Zimon, czy to też będzie dobry skok. Powinien być. Brakło metrów. 13 miejsce Simona Ammana, więc Deschwanden się najwyżej ze Szwajcarów. No a my popatrzmy, to Kamil Stoch już. No i liczymy na ciebie, panie Kamilu. I pan Kamil, na razie wyjście z progu solidne. Brakło metrów. Brakło metrów. 6 miejsce pan Kamil dzisiaj. Jak na razie. No i Piotrek Żyła. Też może się poprawić w klasyfikacji generalnej. Pytanie, czy będzie w stanie. Na razie wyjście z progu nie najgorsze. Lot także dobry. No i chyba przed Kamilem będzie. 4. miejsce w tym momencie Piotrek, więc nieźle to wygląda. No i skakujemy do pierwszej czwórki. Władimir Zografski. No i zobaczmy jak Władimir, czy w drugiej serii. No standard. Nie może skoczyć tak daleko. 13 miejsce Władimir Zografski ex aequo z Clemensem Aignerem. No i Frederik Willumstadt również na 4. miejscu. Oj, problemy w pierwszej fazie po wyjściu. Ale wyciągnął trochę ten skok. No i 13 miejsce. No myślałem, że będzie troszkę jeszcze wyżej, ale jednak nie. Antti Aalto. 3. po pierwszej serii. Nadzieja dzisiaj na zwycięstwo dla niego. I pytanie, nie będzie tego zwycięstwa. 3. miejsce w tym momencie ex aequo z Andreą Kambreherem. No i zostało 2 Austriaków. Daniel Czofenik jako pierwszy. No i Daniel Czofenik. Nie skoczy na prowadzenie. Miejsce 8. 133,5. No i został Jan Herl jako ostatni. Jan Herr wygra te zawody. Chyba tak. Jan Herr, moi drodzy. Dzisiaj to on jest najlepszy. 136,5 w drugiej wystarcza, żeby pokonać tutaj Wellingera i Domena Preuca. I to on wygrywa te zawody. Austriak w świetnym stylu. 281,6 nota. Na drugim miejscu Andreas Wellinger ex aequo z Domenem Preucem. 277,2. No ale oni z dalekiego miejsca przecież tutaj... Można powiedzieć, zaczęli pościg. Na 4. miejscu ex aequo Andrea Kambreher i Antti Aalto. To jest na pewno niespodzianka. Na 6. miejscu kolejna niespodzianka. Piotrek Żyła. 7. Ryoyu Kobayashi. 8. Żiga Jelar. 9. Daniel Czofenik. 10. zamknął ostatecznie Kamil Stoch. Tak to się przedstawia. My szukając dalej Polaków. Musimy się udać do 3. dziesiątki. Tutaj na 27. i 28. miejscu. Najpierw Dawid Kubacki, a za nim tuż Oleg Zniszczoł. Na 3 ostatnie punktowane miejsca to oczywiście Oleg Zniszczoł, Mariusz Lindwik i Remo Imhoff. Moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No a ona przedstawia się następująco. Przeskoczyłem, moi drodzy. No więc muszę się z wami tutaj pożegnać. Nie zobaczycie tej klasyfikacji. Będziecie musieli sobie po prostu poczekać do następnego odcinka. Chyba, że sobie uda wam się w tej sekundzie zerknąć, bo niestety ja klikłem, a... Moi drodzy, już przeniosłem się do Engelbergu, który będzie następnym weekendem, czyli w przyszłym weekend widzimy się w Szwajcarii, więc już zapraszam was oczywiście na to. Mogę jedynie wam powiedzieć, że chyba Jan Herl jest liderem, tak? Peter Preutz 2, 3, Daniel Czofenik, Remo Imhoff na 4. miejsce spadł. No a my szukając Polaków, najwyżej na razie Kamil Stoch, jak widać, i Dawid Kubacki. No a potem chyba jest Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Oleg Zniszczoł na najgorszym miejscu. A Francesco Cecon teraz będzie zaczynał. Junshi Kobayashi i Giovanni Bresadola, więc troszkę tutaj się zmieniła klasyfikacja. No cóż, moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę. Wielka szkoda, że musiałem przeklikać 2 razy, ale no czasem tak się zdarza. Dziękuję wam za uwagę. Za cały weekend oczywiście. Nie zapomnijcie oczywiście o ocenie, o subskrypcji, bo ostatnimi czasy widzę, że subskrypcji bardzo znacząco mi przybyło. Za co wam jestem oczywiście wdzięczny. Cóż, do zobaczenia w przyszły weekend. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!